Andrzej Duda miał groźny wypadek. Mimo tego, że sytuacja wydarzyła się przed kilkoma dniami, temat jest nadal obecny w krajowych mediach. Internauci z dużym zainteresowaniem śledzą nowe doniesienia i komentują okoliczności fatalnego zdarzenia. Teraz pojawił się ważny apel: sytuacja jest niezwykle poważna. Nie wolno zlekceważyć tych słów. Andrzej Duda, który tak jak każdego roku od czasu objęcia prezydentury spędza urlop w Juracie, miał groźny wypadek na skuterze wodnym. Prezydent, tak jak ma to w zwyczaju, relaksował się, pływając po wodach Zatoki Gdańskiej. Dopóki oddawał się tej przyjemności samodzielnie, wszystko odbywało się zgodnie z planem. Gdy na pokładzie pojawiła się pasażerka, sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Kobieta, która zasiadła za sterami, niemal natychmiast straciła panowanie nad pojazdem, przez co zarówno ona, jak i Andrzej Duda, wylądowali w wodzie. Na szczęście, w pobliżu znajdowała się łódź Służby Ochrony Państwa, która ruszyła na pomoc głowie państwa i jego towarzystwie. Gdy informacja trafiła do mediów, internauci nie szczędzili prezydentowi gorzkich słów. Andrzej Duda został skrytykowany przez eksperta. Opinie, które pojawiają się w mediach, są w zasadzie jednomyślne. Wiele osób zarzuca prezydentowi brak rozwagi i lekkomyślność. Podobnego zdania jest także prezes Pomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Marek Koperski. Dziennikarz Gazety Wyborczej, Michał Tokarczyk, poprosił go o opinię na temat słów prezesa warmińsko-mazurskiego WOPR, który stwierdził wczoraj, że odpowiedzialni kierowcy skuterów wodnych korzystają z kapoka, a mądrzy ludzie zakładają kask. Wywrotka skuterem przy prędkości 50–60 km/h skutkuje nawet połamanymi żebrami, uszkodzoną głową i utratą przytomności. Woda jest jak bruk. Prezydent popuścił wodze fantazji. Nikt mu za to kagańca nie założy, ale na przyszłość niech uważa. Na szczęście wypadek był niegroźny, a prędkość nie mogła być wysoka, skoro dopłynął o własnych siłach do brzegu, powiedział ekspert. Dwa. Pilne ostrzeżenie GIS. Salmonella wykryta w popularnej przyprawie, która gości w prawie każdej kuchni. 3. Prezes Pomorskiego WOPR skomentował także kwestię noszenia kasku. Chociaż nie jest to obowiązkowe, każdy instruktor zaleca jego zakładanie. Przyznał, że wielokrotnie był świadkiem tragicznych wypadków, w których uczestniczyli kierowcy skuterów wodnych. Ofiary wylatywały w powietrze jak z katapulty. Zderzenie z taflą wody nie różni się niczym od uderzenia w betonową jezdnię. Niestety, wypożyczalnie często nie sprawdzają, czy osoby wypożyczające sprzęt posiadają licencję sternika. Brak doświadczenia to jedna z podstawowych przyczyn tragedii.
Marek Koperski przyznaje, że takie sytuacje są niezwykle trudne do uniknięcia. Źródło: Gazeta Wyborcza.